Cześć, okolicy, z tej strony Mr. Barry White 2 i witam was na maratonie z Gold Crest Wallet i witam was na kolejnym odcineczku z Gold Crest Wallet. No i dzisiaj waszą oczą okazuje się New Holland i Gruberek. Czy będziemy zaczynać pracę pożniwne, czy wczoraj wsiadamy, enter i lecimy sobie z naszym Gruberem, czyli gruberowanie pod rzodkiem oleistą. Więc sobie dzisiaj zasuwamy, tutaj mówię, wezmę New Hollanda, wczoraj był Steyr i tutaj zbierał, widzicie ogólnie tutaj to całe pole, żeby zbierał wczoraj, zboża jeszcze nie są powykaszane, czyli jeszcze możliwe, że teraz już to jest ostatni odcinek z tej serii tego maratonu, na przykład później, no bo tutaj zanim teraz tą mapę ogarnę, to trochę może minąć też, więc, ale no dzisiaj sobie tutaj mówię, no chyba, że już będziemy zboża ze stylozą wywozić, więc będzie jakaś fajna, może coś. No i ogólnie sobie tutaj wyjechaliśmy dzisiaj z Gruberem, już jak wam mogłem, zdążyłem powiedzieć, więc sobie lecimy tak na pełnej. To ogólnie w ostatnim odcinku był nowy nabytek. No jak na razie dzisiaj tam widzicie, że w showcase nie stoi nowy nabytek, czyli na razie nie będzie tego nowego nabytku. A możecie wiedzieć co? Ja sobie tutaj wyjdę, Enter E i sobie tutaj ustawię Enter H. I niech sobie on tutaj ogarnia sobie na luzaku tę przeniczkę, żebym jeszcze może później sobie na przykład zboże powywoził. Więc tepamy się teraz do tego. Enter. Więc sobie lecimy jeszcze tutaj z tym gruberowaniem, bo to dzisiaj najważniejsza sprawa. Tam kombaj sobie będzie kosił, a będzie pełno, to będzie nasz wołał. Więc no myślę, że chyba akurat sobie, żeby takie coś zrobił. Więc V. Więc sobie. No i niedługo tutaj to pole nie jest duże, więc tutaj gruberowanie raz, dwa pójdzie. Więc no to już jest prawdopodobnie aż 16 odcinek z tej serii, więc... Dobra, no i lecimy sobie tutaj na pełnej. No i ogólnie późniejsze... Ogólnie jeszcze będzie tutaj na tej serii będzie, jak trochę podrośnie ta nasza rzodkiew, to będzie zaorana. Będzie zaorywane te nieużytki, będziemy mieć tam trawę. Czyli to pole też będzie trochę powiększane, może tam tą drogę całą założę i taką tutaj oto clean sobie zrobię. Więc myślę, że tak ok. Akurat. Więc sobie tak V. No i widzimy, sobie fajna ta, fajna akcja, myślę, że dzisiaj to gruberowanie, no trochę inna akcja niż cały czas te żniwa, nie żniwa, itp, itd, więc sobie V, więc sobie opuściliśmy i lecimy znowu dalej. No i zaraz sobie chyba... Nawet nie wiem, gdzie ten nasz ten kombaj jest, ale no gdzieś go tam, na pewno go tam widać, widzimy przyczepę. Więc myślę, że tak akurat. Więc akurat myślę, że sobie tak zrobimy tutaj, z tym naszym gruberem, kawałek. Bo chcę sobie po prostu dam to pole numer 12, żeby ten maraton jeszcze trwał. Więc jak będzie pełno, to nam się tam w prawym górnym rogu nam się to pokaże, że jest pełny, więc no akurat. A dzisiaj my sobie tutaj jedziemy sobie z tym naszym gruberem. Nie obciągamy się, bo nie ma za bardzo też czasu. Więc sobie lecimy na pełnej. Tutaj z tym naszym gruberowaniem. Na razie gruber. Taki malutki, później prawdopodobnie się chyba talerzóweczka pojawi. Więc no myślę, że tak akurat. O, 80% ma. No to jeszcze możemy chwilę pogruberować sobie tutaj.
trochę pogruberować jeszcze, żeby tam. Więc widzicie, będziecie mieć trochę żniw, będziecie mieć też gruberowanie. No jeszcze może na koniec odcinka z jedną przyczepę tego. Słomy wywiozę. Więc zobaczymy, ile ten odcinek będzie miał minut. Dobra. Ok. Enter. Tab. 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 O Jezus. Tab. Ok. No to się przekarniemy teraz z tą naszą przyczepą. Po prostu chcę to pole pszeniczki skosić. Ja i tak to bym robił na poza nagraniem, a jak trana był na nagraniu, no to widzicie przynajmniej co się tutaj dzieje. Więc widzicie, no tam Steyr, nasz pick-up stoją, więc my sobie zasuwamy teraz z naszym przyczepą. Więc no sobie tak lecimy sobie na pełnej, więc tutaj sobie myślę, że akurat tym case'em tutaj sobie będziemy tak jeździć. Dobra. No, Zenek, otwieraj rurę. Więc... Więc co jedno? Sorry. Aż widzisz, złapał. Kurde, zboże się wysypało. Ale no dobra. Ale jak na razie sobie tutaj dopełniamy tą naszą przyczepę pszenicy. No i jeszcze myślę, że tutaj akurat mamy już prawie 8 ton. Dobra, jest 8. Więc akurat i lecimy sobie, siadamy sobie do środeczka i lecimy sobie z... Idziemy sobie na silosy. Więc lecimy sobie tutaj na silosy. Naszym case'orem, więc no jak na razie nowego nabytku z ciągników nie zapowiadam, więc no tak akurat myślę, że akurat tak to będzie, więc no jak na razie sobie lecimy tutaj, w planach jest ten siewnik, a później o to nie wiem, na Sosnówce też tam jest Sosnówka, już jest całuteńka ogarnięta, więc myślę, że rad będzie. No co tutaj zaraz skręcamy. No co tutaj skręcamy na naszą, na nasze silosy. Dobra, dobra. No co wjechaliśmy na nasze siloski. Okej. Okay. Już przyczepa otwarto i się sypie jeszcze 4 tony. Ja akurat. A ogólnie ile tam mamy w tych naszych silosach plonu? Pszenica 11 ton, jęczmień 17, rzepak 8, słoneczni 0, soja 0, kurde, ziemia, buraki, ziemniaki, trzcina to 0. Więc sobie lecimy tutaj. Na pewno sobie skręcamy. Więc sobie tak skręcamy i lecimy sobie dalej. No i lecimy sobie dalej. No i już mamy tutaj minut. Mamy prawie 10 minut. No a ja bym dzisiaj chciał w tym odcinku, cel na ten odcinek to jest zasiać rzodkiew oleistą. I rzodkiew oleistą myślę, że dzisiaj jeszcze uda mi się zasiać. No chyba, że ten zenek będzie tak mocno sypał i no, nie da nam tego skosić, więc no myślę, że akurat. Więc no sobie tutaj staniemy teraz na poboczu, znaczy na tym. Tutaj na jakimś pokosie, więc myślę, że tak akurat to będzie. To mi reklamę.
Chcesz, wiedział teraz. Dobra. Enter. Dobra. O Jezus, chciałem zobaczyć. Dobra, 4 tony to jeszcze. Enter. I trójeczka, i cyk, trójeczka, i lecimy. Z tym naszym gruberkiem. 16 na godzinę. Zresztą myślę, że tak akurat. No, zaraz pojedziemy naszego zęka opróżnić, no bo tam dojeżdża akurat do końca. Jeszcze może kawałek się przejechać. Ja go dam dogoni kiedyś. Więc sobie tutaj trzy przejazdy z moim gruberem zrobię. Dobrze. Więc sobie tak New Holland. Dawno New Hollanda nie było na odcinkach, przeważnie Casey były widoczne, a teraz New Holland ci tak akurat się wyrył się na tą serię akurat teraz. Więc no myślę, że tak akurat. A dzisiaj chce się spać, ale damy radę. Już ten odcinek do końca nagramy, żeby był akurat święty spokój z tym. Więc akurat tak sobie myślę, że akurat teraz sobie wjedziemy w ten przejazd jeszcze i sobie pojedziemy opróżnić naszego kombajnistę. Gdzie on tam jest? O, dopiero wykręca. Dobra. Enter, tab. Tab, tab, enter. Dobra, gdzie ten nasz Zbyszek tu jest? Ło, Zbyszek dopiero wjeżdża. Więc to myślę, że akurat. Więc co, akurat tak wjedziemy, będziemy czekać tutaj na tego naszego zęka. Więc no, akurat co tutaj, teraz wysypiemy się. Więc dobra, sobie włączamy dwójeczkę i lecimy. Cyk, dwójeczka i pyr, pyr, pyr. No i myślę, że akurat się wysypiemy. Dobra, myślę, że tak 10 na godzinę. Akurat się będzie tutaj sypało. Akurat chciałem dzisiaj to taką akcję tutaj wyłożenie pszenicy też. Więc akurat się udało, więc akurat dzisiaj myślę sobie, że trochę jeszcze tutaj pokoślam ten zerek. Ja sobie w tym czasie sobie zgruberuję i będzie koniec tego odcineczka. Myślę, że tak akurat no sypta się szyb, szyb, syp. Bo już mamy prawie 4 tony, więc. Co ja ustawiam na tempomacie i nie muszę się ruszać, więc nie. Licznika napiję, bo już mnie gardło zaczyna szczypać, więc chwila przerwy. Dobra, już jestem z powrotem. No, to będzie 6, no, już mamy nawet 6 ton, więc. Więc tak, nawet. Aha, no koniec, dobra. Enter, tab. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj już gruberem, bo tam będzie się teraz dopełniał, do pełna już. A ja tutaj sobie będę powolutku kończył. Więc na pewno w każdym odcinku będzie tam, albo będzie rzepaczek teraz koszony, albo będzie jeszcze tam ta pszenica koszona, więc no, myślę, że ten maraton z Gold Crest Wall akurat wam się tak spodoba, więc myślę, że tak akurat. No bo nie ma na razie czego nagrywać, czyli Snowy. No Snowy, no bym mógł Snowy'ego nagrać, ale mi się nie chce Snowy'ego, no bo tam tutaj gra też nie jest oglądana, ta już jest bardziej oglądana. Więc no myślę, że tak akurat dzisiaj jak wy to dostajecie, to dostajecie to w poniedziałek.
Wy to dostajecie to w poniedziałek, więc. No zaraz będzie tutaj pół pola będzie być zrobione. Więc no myślę, że akurat dzisiaj takie coś zrobimy, więc sobie zapieprzamy po tym naszym jęczmieniu, więc myślę, że tutaj bardzo fajnie. Więc ciekawe jak tam to tam będzie wszystko. Ale no myślę, że akurat dzisiaj tutaj to zgruberuję sobie. Akurat już będzie przyszykowane do siania rzodkwi, olej i stej, więc myślę, że akurat taka fajniejsza akcja będzie z tym gruberem. Więc akurat myślę sobie. Więc. Pojedę, żebym się rozpędził. Ale no dobra, no lecimy sobie z tym gruberem, no już powolutku będziemy kończyć, ale no jeszcze kawałek mamy tutaj. Więc no akurat ta seria jeszcze nie jest do końca ogarnięta, ale no już jest taka w miarkę. Więc no na razie o no to teraz będzie problem, bo teraz będę miał coraz mniej czasu też, więc nie wiem jak to tam będzie. Jak na razie sobie zasuwamy z naszym Gruberem, więc tak akurat. No i widzicie, no i podnosimy i lecimy dalej. Więc coś sobie tutaj tak lecimy, no i sobie teraz opuszczamy i sobie lecimy dalej, i sobie lecimy dalej, i tutaj już mamy praktycznie końcówkę tego pola, więc akurat jeszcze sobie poza odcinkiem coś tam jeszcze może porobię. No bo tutaj akurat te poprzeczniaki jeszcze zrobiły, więc myślę, że akurat ten odcinek będzie taki unikatowy bardziej, bo było wywożenie zboża do silosu, było też to gruberowanie, więc siemy w następnym odcinku rzodkwi oleistej. Więc no myślę, że tak akurat będzie. Więc V. Sobie akurat po tym jęczmieniu tutaj mamy jeszcze 206 litrów, więc na razie nie będziemy jeździć tankować. Więc no jak na razie sobie jeździmy tutaj. No jak na razie chcieliście te live'y w niedzielę, nie będzie na razie live'ów w niedzielę, bo jeszcze komputer nie przyszedł, jeszcze nie ma nic. Więc niestety live'ów w niedzielę nie będzie, ale wtedy jak będą live'y w niedzielę, no to, czyli na poniedziałek nie będzie po prostu materiału do nagrywania. Więc no ogólnie już mamy 18 minut, więc no taki może pomyślę sobie tak, że akurat. Więc akurat sobie tak zrobimy tutaj. Więc no tutaj nawet to w miarę idzie, więc nie kopiemy się tutaj na tym akurat kawałku, więc tak akurat. No i widzicie, do no, pół pola już mamy, ponad pół pola mamy zrobione, więc akurat. Więc sobie opuszczamy i lecimy. I cyk, dwójeczka i pyr, pyr, pyr. I zaraz lecimy do końca. Więc co akurat tutaj zrobimy? Więc myślę, że akurat tutaj ten odcinek taki bardziej unikatowy, już to wam też mówiłem. No i ogólnie już pole numer 19, a może jeszcze, o, misję bym sobie zrobił, na przykład Gold Crest Wallet jeszcze. Więc, a nie wiem co tam jest na tym polu, poczekajcie. Landscape. Co tam będzie? Poczekajcie, ja się tepnę, bo po prostu jestem ciekawy, a może jeszcze bym dzisiaj to pole numer 19 zrobił, jak będzie jakiś te. Ale to jakby do kopania buraków, to nie chcecie, no nie? No, oczywiście, że nie. Może kiedyś inny odcinek, jak będzie coś innego, no to wtedy. Enter. No i lecimy sobie dalej, no bo jednak to zdecydowałem, że jednak tej misji dzisiaj nie będę robił. Bo buraków, no to za długi też znowu odcinek by był. A widzicie, że tutaj
Jeszcze mam trochę pary prac do robienia. O Jezu, zawadził aż tam miedzę. Ale no myślę, że akurat. No i co, przejazd, no to co? No 19 minut, już 20 minut mamy już, no to jest tak akurat. Materiał będzie miał gdzieś koło 20, może 5 minut, 20, 30. Więc no myślę, że taki trochę dłuższy materiał, a tamten facet sobie kosi i na razie 80% jeszcze nie ma, więc to jest to akurat. Więc sobie C. No i już sobie akurat tutaj zrobimy takie takie tutaj te końcówki. Nie końcówki, to chyba sobie poza nagraniem to zrobię, żeby to już mieć, myślę, tak akurat, żebym powiedział. Więc akurat sobie tak jedziemy. Więc sobie tak lecimy tutaj z tym naszym gruberowaniem. No już widzicie tam powoli już końcówkę, więc tego pola akurat myślę, że tak akurat będzie. Ja na razie nic dzisiaj chyba poza nagraniem nie będę tutaj nabrabiał, chyba że te poprzeczniaczki. Więc myślę, że tak akurat. Więc akurat sobie tak zrobimy. Więc no akurat sobie tak jedziemy teraz z tym naszym gruberem. Więc sobie zasuwamy tutaj na tej pracy. O Jezu, aż już bolą od tych słuchawek, ale damy radę. Bo jeszcze tutaj kawałek, będzie koniec tego akurat tego materiału. A nie chcę też. Albo wszystko dzisiaj zrobię na tym materiale tam. O, mamy 8 tysięcy, no to już 400 zł chyba zjadł. Więc to myślę, że tak akurat. Więc V. No i sobie lecimy dalej. O Jezu, znaczy oczy już zaświeciały. Ale damy radę. Wczoraj był trochę krótszy odcinek, bo było to zbieranie tej słomy, a dzisiaj mamy trochę za to znowu dłuższy. Znowu dłuższy. Więc akurat sobie tutaj myślę, że akurat dokończymy. To już mamy ponad pół pola już mamy zrobione, więc tak akurat. Tutaj jeszcze bym mógł tutaj powiedzieć. Dziękuję za wszystkie łapeczki w górę. Pod komentarze też było od Ciuciu. Poczekajcie, Steam. Po prostu się Steam tutaj się włączył. A my sobie gruberujemy dalej. Żeby to akurat tak już nie było. No więc akurat tutaj już dokończałem powolutku. Więc tak akurat. A jak tam ogólnie u was pracę w polu? Już wszystko opryskane? Na chwasty czy coś takiego? Możecie też pisać w komentarzach. U mnie już praktycznie wszystko jest zrobione. Już teraz odpoczynek. I będzie też więcej oczywiście materiału. Ja żebym sobie wszystko już porobił. Po tym więc. O Jezus, lagi się wdały. Na sam koniec odcinka już myślałem, że bez lagów będzie materiał, bez lagów, a jednak są lagi trochę. Więc to będziecie już musieli wytrzymać tutaj do końca odcinka. Więc to akurat chyba wytrzymacie już, no bo co tutaj się zostało? Która nawet jest minuta? 24 minuta? O Jezus, jakie lagi. No widzicie tam, że paczek już sobie urosł, więc. Trzeba będzie też go kosić, tam ta pszenica jest najważniejsza. Żeby tą pszenicę wykosić. A później przejedziemy sobie kombajnem na rzepak. No i później już raczej będzie chyba tylko gruberowanie i siewy. Więc no myślę, że ta seria też już tak szybciej trochę pójdzie. Więc no akurat tutaj około 30 minut ten materiał będzie już miał. To jest będzie akurat. Okej, okay, sobie opuszczamy i lecimy dalej.
I lecimy sobie dalej z tym naszym gruberowaniem. Więc akurat sobie tak jeździły. Więc no sobie tak akurat znaczy gruberujemy to pole całe. Więc tak akurat. Więc akurat tutaj może dokończymy już materiał tutaj. Ale no widzicie, no kawał pola się już zrobił dzisiaj. No i przynajmniej już całe, przynajmniej w odcinku zrobię, więc. Więc tak akurat to może to 30 minut będzie miał materiał, więc. Myślę, że tak ok. Akurat. Dobra, kaszę coś mi złapał. Ja dam radę. Zatem sobie dokończymy ten materiał. Już będziemy mieć na poniedziałek ogarnięty materiał, więc akurat będziecie mieć. Na wtorek myślę, że Gold Crest Wallet powinien też się pojawić, no bo jednak maraton. Cały maj bym chciał lecieć, bez przerwy. Z Gold Crest Wallet. To jest taki mini maraton i zawsze w maju będzie taka dłuższa, taka jakaś seria, gdzie jest